Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po raz pierwszy w tym nowym roku 2024. Tak, mamy dzisiaj 1 stycznia 2024 roku. Chciałbym się tutaj odnieść do wczorajszego nagrania Alberta Zalewskiego, który prowadzi kanał Protestantyzm to ignorancja, gdzie wczoraj troszeczkę też tam komentowałem, ale mimo tam próśb o zrobienie nagrania. No wiadomo, wczoraj był dzień sylwestrowy, miałem inne zajęcia. No ale teraz mam chwilę czasu, można zrobić to nagranie, odnieść się do tego, co Albert tam mówi w tym nagraniu. Ja rozumiem, że Albert stara się obalać pewne wiary, pewne kwestie wiary, które głoszą protestanci. Ja rozumiem, że Albert w niektórych rzeczach ma rację, jak na przykład w tym odnośnie chrztu wodnego, gdzie no nie tylko protestanci, ale i ludzie, którzy po prostu nie należą do żadnej denominacji, też tam się wypowiadają, komentują pod nagraniem Alberta, wypisując no jakieś różnego rodzaju dziwne rzeczy, co by nie powiedzieć, że brednie, prawda? Ja rozumiem, że Albert z jednej strony tam chce obnażyć te po prostu, można by tak powiedzieć, niebiblijne jakieś ich wierzenia. Ale trzeba wziąć pod uwagę też to, że dużo w tym, co Albert mówi, no też jest dużo pewnych niebiblijnych jakichś sformułowań, gdzie oczywiście no nie ma co się dziwić, że Albert jako nie tylko były misjonarz, ale nadal będący katolik, no będzie oczywiście mówił to, czego uczy Kościół rzymskokatolicki, przede wszystkim to, czego uczy tradycja tego kościoła. Ja rozumiem, że Albert broni tą tradycję kościoła i mówi pewne rzeczy, jak mówi nauka Kościoła rzymskokatolickiego. Jednakże no, wiemy, że dużo w tej nauce i tej tradycji KRK no, też jest dużo niebiblijnych, tak nazywając najprościej, niebiblijnych nauk, prawda? Ja tutaj chciałem sobie przejść do tego nagrania właśnie Alberta, gdzie wyłapuje pewnego rodzaju jakieś manipulacje i nauki pochodzące z tradycji KRK, a nie z tradycji apostolskiej, prawda? I dlatego tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne rzeczy, o których mówi Albert, które po prostu są ludzkim wymysłem, ludzką tradycją właśnie pochodzącą z tradycji KRK, i gdzie się po prostu ludzi w jakiś sposób ogłupia tą tradycją właśnie Kościoła rzymskokatolickiego. Zresztą, no dzisiaj już żyjemy w takich czasach, muszę powtórzyć po raz kolejny, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. To, czego nie tylko przez setki lat, stulecia, ale nawet przez tysiąclecia nie było możliwe dla jakichś tam, powiedzmy, prostych rodzin, dla biednych rodzin, może tak to ujmując, prawda? Dla ludzi pochodzenia po prostu nawet chłopskiego. No, taka wiedza, jak jest dzisiaj, kiedyś nie była dla takich ludzi osiągalna. Dzisiaj jest to możliwe. Najgorszy niełóg i najprostszy chłop może wziąć sobie do ręki nie tylko komputer albo telefon i może sobie czerpać tej wiedzy do woli, jak to się mówi, prawda? Tyle tylko, że no niestety lenistwo,
To jest to, który był od zawsze i jest. Nie każdy po prostu, nie każdemu się chce pewne rzeczy sprawdzać i niektóre rzeczy zagłębiać, wnikać i badać, prawda? No dobrze, to tyle słowem wstępu. A teraz sobie przejdźmy do tego nagrania Alberta, tego wczorajszego nagrania sylwestrowego. To na razie wyrzucimy, to jest tutaj, prawda? Chrzest, nowe życie, walka. I tak, tutaj zobaczmy tylko na chwilę na komentarze. Gdzie ja tam właśnie wczoraj napisałem, na przykład odnośnie. Tutaj Albert powiedział: 12 powodów, dlaczego Łotr został zbawiony, mówi Albert, po czym wymienił tylko jeden powód, twierdząc, że reszta powodów jest nieważna. To też będzie omówione. A to, co zapomniałem powiedzieć, że to nagranie Alberta prawdopodobnie podzielę na trzy części, dlatego że no, nie chcę wszystkiego omówić w jednym nagraniu, bo wyszłoby to godzinne nagranie albo i więcej. Więc zobaczymy. I potem tu jeszcze się odniosłem, że Albertowa nowa doktryna, kiedy jest czyściec, a kiedy go nie ma. To będzie właśnie mówił na początku Albert. No, odnośnie tu na przykład Łotra, na różnego rodzaju przykłady, które były podawane Albertowi i jego tam katolickim masom. No, oni siedzieli cicho, bo to na tym wszystko polega, że oni po prostu wysłuchują argumenty ludzi biblijnie postępujących, protestantów, potem się pewnie jakoś tam naradzają, no i szukają właśnie, jaką by tu nową teraz doktrynę wymyślić, prawda? No i Albert wreszcie po tylu latach, gdzie był atakowany, gdzie był bezsilny, nie potrafił odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące Łotra na krzyżu, no wreszcie w tym nagraniu znalazł powód, dlaczego Łotr będący na krzyżu, który ani nie musiał chodzić do spowiedzi, ani przyjmować Eucharystii, ani żadnego chrztu nie dostąpił, a mimo to dostąpił zbawienia, prawda? No wreszcie znalazł 12 powodów. 12 w jednym, jak to się mówi. 12 w jednym, tak jak kiedyś było na przykład, że 2 w jednym, nie? Na przykład szampon plus balsam w jednym, albo że kup jeden tam powiedzmy jakiś produkt, a dwa jeszcze do tego dostaniesz za darmo, 2 w jednym. No Albert tu zrobił 12 w jednym, to sobie wysłuchamy, bo to jest na początku nagrania. I żeby może już nie przedłużać, zobaczmy, jaka jest głośność. No, posłuchamy, co tam Albert mówi do trzeciej minuty i potem ja to wszystko omówię i na tym będzie koniec pierwszej dzisiejszej części. Więc tak, to możemy usunąć na razie. No, ponieważ w tym nagraniu pewne rzeczy naprawdę są, no muszę dać łapkę w dół, ze względu na to, że no nie tylko w tym nagraniu. Ludzie, którzy po prostu nie potrafią wyłapać tych manipulacji płynących z kłamliwych ust tutaj fałszywego misjonarza, fałszywego ewangelisty, fałszywego proroka, no po prostu nie każdy ma ten dar. Więc tak, posłuchajmy do trzeciej minuty, co tutaj Albert mówi. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, protestanci w swojej agonii bezradności po prostu już takie otwarcie zaprzeczają prawdzie Słowa Bożego, jeżeli chodzi o chrzest, że no, to jest po prostu żenująco, żenujące. Bla, 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 wypad. Prawda? Pod ostatnim nagraniem, ja nie będę tracił czasu, żeby tutaj czytać te wpisy, ale na takie trzy w dwóch zdaniach chciałbym zwrócić uwagę. Jeden z wpisów pana McClaya mówi, że o, że zbawienie jest tylko z wiary, nie przez chrzest, że Chrystus do Nikodema nie mówi o chrzcie wodnym, choć mówi o wodzie i duchu, tak?
Ewangelia Świętego Marka, rozdział 16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A więc na zbawienie są dwa czynniki: wiara i chrzest. Pan Kryj odwołuje się do 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o nauce o chrztach. No i widzi i wyciąga wniosek, że są różne chrzty. Nie, chrzest jest jeden. Tak, to, że pan McLean nie rozumie, co to znaczy nauka o chrztach, to już jest jego problem. Prawda, i problem całego protestantyzmu, ponieważ nie ma tego. Zrobię to na chwilę pauzę, bo potem będę o tym omawiał, więc pamiętajcie o tym, jak później będę wam pokazywał na temat chrztu. Rzeczywiście chrzest jest jeden. Nie ma podziału na chrzest wodą i chrzest Duchem Świętym, bo to jest wszystko razem ze sobą powiązane i jest to jeden chrzest. Jak pisze właśnie apostoł Paweł tam w liście, jest tylko jeden chrzest i jedna wiara. Tą, którą wykrzywia Kościół rzymskokatolicki, że chrzest jest niby w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie. Apostoł Piotr, czyli ich pierwszy papież, biskup Rzymu, tak samo jak i apostoł Paweł, udzielali chrztu w imię Jezusa, a nie w imię Ojca, Syna i Ducha. No ale dobra, to tyle tutaj. No słuchamy dalej. Cofnę 10 sekund. Nie, chrzest jest jeden. Tak, to, że pan McLean nie rozumie, co to znaczy nauka o chrztach, to już jest jego problem. Prawda, i problem całego protestantyzmu, ponieważ nie ma tego wyjaśnionego w Piśmie Świętym. Nauka o chrztach. Dlaczego o chrztach w liczbie mnogiej, jak chrzest jest jeden? Były to pierwsze lata po wniebowstąpieniu Chrystusa. W Dziejach Apostolskich widzimy ludzi, którzy przyjęli chrzest janowy, tak? Następnie przyjmowali chrzest w imię Pana i sakrament bierzmowania. Nawet nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty, tak? Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. A więc był chrzest janowy, który nie obowiązywał. Był chrzest Chrystusowy, który jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Brednie, brednie. Oprócz tego trzeba dodać wiele różnych obmyć oczyszczających, które były mylone z chrztem, które wywodziły się właśnie ze Starego Przymierza. Czyli ludzka tradycja. Tak zwana halaka. Chrystus mówi do uzdrowionego, którego, niewidomego, którego uzdrowił błotem, mówi: idź, obmyj się w sadzawce, następnie idź do kapłana, tak? Więc były pewne rytuały obmycia, prawda, które były mylone z chrztem. Stąd użyta w liście do Hebrajczyków liczba mnoga o chrztach nie sugeruje, że Chrystus zostawił trzy chrzty czy dwa, tylko jest jeden chrzest, o tym pisze wyraźnie święty Paweł w liście do Efezjan. Jest jedna wiara, jeden Pan, jedno ciało, jeden chrzest. Sam to, Albert, powiedziałeś, jest jeden Pan. Widzisz, jest jeden chrzest, jedna wiara i jeden Pan, jedno imię. Jedno imię. Jeden chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chrzest, który... No i to są te pociski diabelskie wychodzące z ust Alberta. Znak 666 tutaj lewą ręką pokazuje Albert. Okej, ci, którzy są kumaci, wiemy, co chce Albert przez to pokazać i przekazać tym, którzy oglądają to nagranie, po czyjej stronie stoisz. Jeszcze raz te kłamliwe brednie. Chrzest, o tym pisze wyraźnie święty Paweł w liście do Efezjan. Jest jedna wiara, jeden Pan, jedno ciało, jeden chrzest. Jeden chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, który jest udzielany w wodzie. Widzimy tutaj tego Filipa i dworzanina, który zatrzymał powóz. Jak zobaczyli zbiornik wody, tak? Zobaczyli wodę, tak? Zatrzymał. Uwaga, no i tu właśnie teraz, dlatego będę robił to nagranie do tej bredni, które wciska, mimo to, że wiemy, na jakiej podstawie został chrzczony eunuch, ten dworzanin etiopski, prawda? I mimo to, że w Biblii wyraźnie pisze, co za chwilę zobaczymy, w katolickiej Biblii wyraźnie pisze, jaka była to formuła chrzcielna. Zobaczcie, jak bezczelnie będzie tutaj słuchaczom wciskał formułę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Zobaczcie, na czym polega właśnie takie właśnie bezczelne kłamanie w żywe oczy słuchaczy. Panie dworzanina, który zatrzymał powóz, jak zobaczyli zbiornik wody, tak? Zobaczyli wodę, tak? Zatrzymał powóz, przyjął chrzest, a więc widać, że chrzest jest z wody, wodny chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I o tym mówi Chrystus do Nikodema, z wody i z ducha, bo w wyniku polania właśnie Dobra, tutaj się zatrzymuję, ponieważ Albert jeszcze będzie mówił, że ten chrzest właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego został ustanowiony, no właśnie kiedy? Po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Trzeba by powiedzieć, że został ustanowiony po wniebowzięciu Jezusa Chrystusa, a dokładnie został ustanowiony po dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wtedy to właśnie tam na tych zebranych 120 ludzi został zesłany Duch Święty. I wtedy się rozpoczyna cała ta misja, gdzie widać od razu od Piotra się rozpoczyna, kiedy Piotr adrenaliny dostał takiej odwagi i zaczął tam tym faryzeuszom, kapłanom równo po nich jechać, wykazując zły czyn, którego się dopuścili, właśnie uśmiercając ich Mesjasza. Co jest nieprawdą właśnie, co jest nieprawdą, być może to będzie mówił w następnej części, to będzie bardziej też omawiane, to kłamstwo, jakoby chrzest, ta misja apostolska tego chrztu rozpoczęła się dopiero po dniu Pięćdziesiątnicy. Co jest nieprawdą, gdyż apostołowie, ten chrzest, oni już go, on był już ten chrzest ustanowiony za życia Jezusa Chrystusa jeszcze. Ten chrzest był ustanowiony już za życia Jezusa Chrystusa, zanim jeszcze został ukrzyżowany i zanim zmartwychwstał, prawda? Dlatego, że wiemy, że no, nie ma czegoś takiego, że apostołowie, kiedy jeszcze chodzili razem z Jezusem Chrystusem, ze swoim mistrzem, chrzcili ludzi jakąś inną formułą, a potem nagle, potem po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, niby apostołowie co? Zaczęli chrzcić jakąś już inną formułą? No nie, no Bóg jest niezmienny, prawda jest zawsze jedna i ta sama. Ona zaczęła się już za życia i za czasów działalności Jezusa Chrystusa z apostołami, którzy chrzcili ludzi już w imię Jezusa Chrystusa i po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, no bo problem polega na tym, że apostołowie prawdopodobnie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, zabity, umarł, oni myśleli, że już ich misja się skończyła, że to, co do tej pory robili, gdzie chrzcili, nawracali różnych swoich rodaków, Żydów, a także i pogan, ludzi, którzy nie byli Żydami, oni myśleli, że wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa to wszystko ustanie i to, co do tej pory robili, jakoby nie miało żadnego sensu. Tak im się to wydawało, prawda? Że to, co do tej pory robili, wygląda na to, że było po prostu nadaremne. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, pomijając to, że ta wiara w nich ożyła, no, po prostu zaczęli kontynuować to, co zaczęli jeszcze kiedy Jezus nie został ukrzyżowany, czyli ta ich misja nawet się jeszcze wzmogła, zwiększyła, dlatego że wcześniej tam krążyli tylko wśród swojego narodu, a po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa otrzymali ten nakaz, żeby wyszli poza mury Jerozolimy, żeby wyszli do pogan i chrzcili tak samo ludzi z narodów. Prawda? No, więc dlatego robię to nagranie. Teraz przechodzimy tutaj do tych wersetów, żeby wam pokazać,
że to jest nieprawda, co Albert mówi, jakoby ten chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego został ustanowiony dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, prawda? Po wstąpieniu tam właśnie tego Ducha Świętego po dniu Pięćdziesiątnicy, co jest no po prostu nieprawdą, nieprawdą, nieprawdą i teraz chciałbym wam to pokazać. No to sobie właśnie zaznaczyłem, że to było do tej minuty. Następne nagrania będą później, od minuty 3:14. I teraz zobaczcie, skupmy się tutaj spokojnie. Całą tą historię znacie, więc ja tylko będę czytał tutaj, co zaznaczyłem kolorami, kiedy właśnie to ewangelista Filip, podkreślam, nie apostoł Filip, ale ewangelista Filip, nie żaden ksiądz, kapłan, a zwykły świecki człowiek, chrzcił. I tu pisze tak właśnie. I kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody i ochrzcił go, Filip tego dworzanina. Prawda? Widzimy, że mamy werset 37 na pomarańczowy kolor i tego wersetu nie ma. Od razu jest werset 38. Ale w Biblii Tysiąclecia tłumacze byli na tyle uczciwi, że ten werset podali w odnośniku. Jakoby tłumacząc, że nie wszystkie przykłady posiadają ten werset. No i akurat Biblia Tysiąclecia go nie posiada, ale nie posiada go, powiedzmy tutaj, w tych wersetach, ale posiada go w odnośniku. Proszę bardzo, gdzie czytamy tak. Dzieje apostolskie 8:37. Starożytne tłumaczenia z Wulgaty na czele i niektóre rękopisy greckie mają werset 37, w którym czytamy tak. Odpowiedział Filip, można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Uwaga, to jest ponoć już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, prawda? Ale wiemy, na czym polegał chrzest. Więc i kazał zatrzymać wóz i obaj Filip i dworzanin weszli do wody i Filip ochrzcił dworzanina. Pytając się oczywiście, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym. Na co dworzanin mu odpowiada. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I to jest formuła chrzcielna. Idziemy dalej. I zobaczcie tutaj, bo to jest cały czas odnoszę się do tego, co Albert twierdzi, że formuła chrzcielna jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Według tam napisane Mateusza w 28 rozdziale na samym końcu. Tutaj mamy drugi przykład, kiedy pierwszy papież i biskup Rzymu mówi wyraźnie tak, apostoł Piotr, nawróćcie się. Powiedział do nich Piotr i niech każdy z was przyjmie chrzest, uwaga, w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych otrzymacie w darze Ducha Świętego. A więc widzimy, że chrzest jest w imię Jezusa, nie w imię Ojca i Syna i Ducha, bo to są, przecież logicznie myśląc, to są trzy imiona, jeśli w ogóle to można nazwać imionami. To są trzy imiona, a nie jedno imię. Tak jak są trzy osoby, gdzie się mówi, że Trójca Święta są to trzy osoby, tak samo słowo Ojciec, Syn i Duch Święty są to trzy różne słowa, których nie można nazwać, że jest to jedno i to samo słowo. Więc nie może to być jedno i to samo imię. Byłyby trzy imiona jako Ojciec, Syn i Duch Święty, prawda? A nie jako jedno imię. A my czytamy, że Piotr wyraźnie mówi, przyjmijcie chrzest w imię, a nie w imiona, w imię i wyraźnie wymienia jakie imię? W imię Jezusa Chrystusa. Co się tutaj będzie wszystko wiązać ze sobą. Idziemy dalej, no bo w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy tak, sam Jezus określa się jako jednorodzony, uwaga, Syn Boga, czyli Syn Boży.
i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję. Domaga się on wiary, uwaga, w imię jednorodzonego Syna Bożego. Domaga się on wiary w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jaka jest wyznanie wiary tutaj dworzanina? Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zaczynamy rozumieć, na czym polegała formuła ścielna. Na wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym. Że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ok? Dlatego chrzest był w imię Jezusa Chrystusa, którego uznaje się za Syna Bożego. Ok? To jest bardzo proste. Bardzo proste. Więc idziemy dalej. Bo wszystko się zaczyna właśnie od tego tutaj wersetu w Ewangelii Mateusza 20, 28, 19, gdzie pisze tak: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest to, co Albert twierdzi, że to jest formuła ścielna, która dopiero powstała po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, prawda? A jakoby wcześniej Jezus i jego uczniowie niby chcieli co? Jakąś inną formułą, co jest właśnie nieprawda. I chcę wam wykazać, że formuła ścielna powstała już za życia Jezusa Chrystusa, za czasów jego działalności z jego uczniami i jeszcze przed ukrzyżowaniem, a była potem po zmartwychwstaniu kontynuowana. Więc tutaj mamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ja się nie dziwię, że różni badacze biblijni dochodzą do wniosku, że albo tutaj zostało to słowo zmodyfikowane, zostało zmienione, bo być może chodziło o imię Jezusa Chrystusa, a zostało zmienione na Ojca, Syna i Ducha Świętego, albo biorą pod uwagę to, że w ogóle ten werset został jakoś dopisany, albo po prostu w jakiś sposób zmodyfikowany, dlatego że nigdzie nie ma potwierdzenia w całej Biblii. Nie ma drugiego świadka, nie mówiąc o trzecim. Dobrze, idziemy dalej. W odnośnikach właśnie mamy, że Mateusza 28, 19. W odnośniku mamy tak. Dosłownie, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Uwaga! Dalsze zaś słowa zawierają formułę sakramentu chrztu. I niby ta formuła sakramentu chrztu, według Alberta, ona dopiero powstała po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, prawda? Tylko że nigdzie tej formuły, ani w Dziejach Apostolskich, ani u Piotra, ani Pawła, u tych dwóch apostołów, nigdzie nie ma, jakoby w ten sposób oni chrzcili. Jakoby chcieli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdzie dobrze wiemy o tym, że ani Ojciec nie jest imieniem, ani Syn nie jest imieniem, ani Duch Święty nie jest imieniem, ale Kościół Rzymskokatolicki, zobaczcie, punkt 691, na który się opiera Albert i mówi w nagraniach późniejszych, tą formułę, że Duch Święty jest imieniem własnym. No to jest bzdura, to jest totalna bzdura, ale ludzie mają gdzieś zaćmiony umysł i dają sobie wciskać takie tłumaczenia, że Duch Święty jest imieniem własnym. Kpina, to takim ludziom, którzy tak mówią, to od razu trzeba po prostu napluć w twarz i powiedzieć: chłopie, obudź się, bo bredzisz i kłamiesz. Trzeba tych ludzi uświadamiać, że w żywe oczy po prostu mówią brednie. Idziemy dalej, co tutaj sobie przygotowałem. No właśnie, Dzieje Apostolskie, zobaczcie. To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że uwaga, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, tu mamy pełną formułę, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. Uwaga, bo co wyraźnie tutaj mówi ewangelista Łukasz, ten sam autor dziejów apostolskich, jak i Ewangelii zresztą Łukasza, ale co jest najważniejsze, ten sam autor tutaj opisuje, zobaczcie, że apostoł Piotr mówi tak: to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, i uwaga, parę wersetów dalej, Piotr mówi, i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż, uwaga, nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imię, które zbawia, apostoł Piotr mówi tu, Jezus Chrystus Nazarejczyk. I to jest gwóźdź do trumny dla Alberta, dla księży katolickich, tych kłamliwych kapłanów, KRK, to jest gwóźdź do trumny. Pisze czarno na białym, a raczej pisze biało na czarnym, wyraźnie jak pierwszy papież, biskup, pierwszy biskup Rzymu, pierwszy papież Rzymu, apostoł Piotr, pierwszy papież Kościoła rzymskokatolickiego, wyraźnie mówi, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. I to jest jedyne imię, które zbawia pod niebem. Tutaj mamy wyraźnie, jak apostoł Piotr mówi. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest, uwaga, w imię Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. W imię Jezusa Chrystusa. Niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Pisze tutaj autor dziejów apostolskich, gdzie dalej potem czytamy w czwartym rozdziale, prawda, że to imię Jezus Chrystus Nazarejczyk jest jedynym imieniem pod niebem, które zostało dane ludziom i które to imię zbawia. Koniec. Szachmat dla kombinacji. Teraz ja wiem, że katolicy będą wyciągać teraz różnego rodzaju wersety rozsiane gdzieś po innych Ewangeliach czy listach apostolskich, chociaż niczego nie znajdą, z wyjątkiem właśnie czego. No, jedyna deska ratunku dla nich to jest tutaj to. Ewangelia Mateusza, gdzie twierdzą, że jest napisane formuła chrzcielna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tyle tylko, że ona nie ma nigdzie potwierdzenia. A wręcz przeciwnie, bądźmy sobie szczerzy i powiedzmy sobie, powiedzmy prawdę prosto w oczy. W tym momencie, jeśli chcą się upierać katolicy, że to jest formuła chrzcielna, Biblia jest sprzeczna sama ze sobą. Dlatego, że tu wyraźnie czytamy, że chrzest jest w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Koniec. Katolicy się będą wypierać, że to nieprawda, Biblia nie jest sprzeczna ze sobą i będą wymyślać swoje rzeczy. Jeśli się upieracie, że formuła chrzcielna jest tak, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza 28:19, to jest sprzeczna sama ze sobą, ponieważ w Dziejach Apostolskich wyraźnie pisze, że chrzest jest w imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka. Okej. I teraz, chciałbym tutaj przejść jeszcze do jednego bardzo ważnego, bo zobaczcie, to tak samo apostoł Paweł, co mówi, gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Następna wskazówka, jeśli rzeczywiście twierdzą katolicy, że no Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, więc Ojciec jest osobą, Syn jest osobą i Duch Święty jest osobą, to każdy z nich jest Panem. A tu nie pisze, że przyjęli chrzest w imię Panów, którzy są jednym Bogiem, tylko w imię Pana, Jezusa. Następne potwierdzenie, że imię jest tylko w Jezusa Chrystusa. Nie może być w imię trzech osób, gdzie Duch Święty nie jest żadnym imieniem. Zresztą jak i Ojciec i Syn, to żadne imię. I teraz tutaj przechodzę do tego, co zwalcza Albert. Że Albert chce pokazać, znaczy Albert oczywiście chce udowodnić tamtym komentatorom, że chrzest wodny jest konieczny do naszego zbawienia,
gdzie są protestanci i jacyś tam inni, którzy tam pochodzą z różnych denominacji, albo ci, którzy nie należą do żadnych denominacji, wypisują, że chrzest wodny jest niepotrzebny, że liczy się tylko chrzest Duchem Świętym. I rozdzielają ten chrzest wodny od jakiegoś chrztu Duchem Świętym, jakoby ten drugi chrzest Duchem Świętym, on jest tym najważniejszym i tylko się liczy chrzest Duchem Świętym, a chrzest wodą się nie liczy. Ale tego Biblia nie naucza, tego nie naucza żaden apostoł. I to też chciałbym tutaj wam wykazać, gdzie Albert też tego jakoś nie potrafił wykazać. Zobaczcie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38, wyraźnie czytam, kiedy apostoł Piotr mówi tak. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Uwaga! A otrzymacie w darze Ducha Świętego. I teraz na potwierdzenie tego, co tu powiedział apostoł Piotr, no zobaczcie pięknie, jak to się uzupełnia tutaj w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytam tutaj tak. Zapytał ich, oczywiście apostoł Paweł, tamtych ludzi, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby co? Uwierzyli, czyli uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym. Aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. I teraz. Chrzest Janowy był to chrzest, w którym się nie wyznawało wiary w Syna Bożego. Dlatego nie można było otrzymać Ducha Świętego. Ale będą różni ludzie, mąciciele twierdzić, że właśnie o, Jan polewał wodą, chrzcił w wodzie, zanurzał, a ludzie nie otrzymywali Ducha Świętego, dlatego że chrzest Duchem Świętym to jest coś innego niż chrzest wodą. Nieprawda. Bo Jan udzielał tylko samego chrztu wodnego, który nie był oparty na wierze w Syna Bożego i nie był udzielany w imię Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł, uwaga, mimo to, że przyjęli chrzest wodny wcześniej Janowy, co zrobił apostoł Paweł? Zobaczcie, gdy to usłyszeli, przyjęli co? Chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Uwaga, no pięknie potwierdza się to, co jest napisane tutaj, gdzie apostoł Piotr mówi tak: Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa. Jezus nie udzielał chrztu w imię Jezusa. Niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Co robi apostoł Paweł? Ci, którzy najpierw przyjęli tylko chrzest Janowy, udziela im chrztu jeszcze raz wodą, ale tym razem mającego moc. Zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa. I po tym przyjętym chrzcie, wyznaniu wiary, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, otrzymali Ducha Świętego. Tu akurat to nie jest opisane w ten sposób, że aby otrzymać Ducha Świętego, musiał apostoł Piotr nałożyć ręce. W każdym razie wszystko się zgadza. Tutaj w tym momencie jest bardzo pięknie spójna ze sobą narracja biblijna. Więc najpierw chrzest w imię Jezusa Chrystusa, wyznanie, że jest Synem Bożym, a potem w darze otrzymuje się Ducha Świętego. W jaki sposób? Przez nałożenie rąk przez apostołów. Okej, i to jest wszystko zrozumiałe. Idziemy dalej. Dlatego katolikom trzeba pokazać tutaj i ich fałszywym prorokom i kapłanom kłamliwym KRK, że uchyliliście przykazanie Boże.
Bo przykazanie Boże było w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka udzielać chrztu. A oni uchylili przykazanie Boże i stwierdzili, że trzeba chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc tak, uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Uwaga, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i niemowląt. Bo niemowlęta są obmywane, polewane wodą. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Dokładnie. I mówił do nich: sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. To jest do was katolików, do waszych kłamliwych kapłanów KRK, gdzie uchyliliście Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Sądzę, że no to już będzie następne nagranie na następny odcinek. Sądzę, że niczego nie pominąłem. Sądzę, że tutaj pięknie Wam przedstawiłem, że jest jeden chrzest w jedno imię, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, gdzie jest to jedyne imię pod niebem, które zostało dane nam, ludziom, ku naszemu zbawieniu. Nie ma żadnego innego imienia i apostołowie chcieli tylko w imię Pana Jezusa, czyli w imię jednej osoby, a nie trzech osób. Sądzę, że to jest bardzo zrozumiałe. Także jeszcze raz to na zakończenie. Sobie możecie cofnąć nagranie. To, co omawiałem, jest bardzo zrozumiałe. Proszę bardzo. Białe na czarnym jest napisane i takiemu misjonarzowi jak Albert, który jest katolikiem dalej, uczestnikiem kościoła rzymskokatolickiego, możecie śmiało wykazywać mu błędy w jego nauczaniu i odważnie powiedzieć mu prosto w oczy, że po prostu łże. Musiałbym tu użyć, bo mi się podoba to sformułowanie. Po raz pierwszy usłyszałem u pastora Pawła Chojeckiego, że ktoś łże jak bura świnia. Dokładnie tak. Tak, Albert. Kłamiesz w żywe oczy słuchaczy, wciskając im ludzką tradycję kościoła rzymskokatolickiego. To tyle w tej pierwszej części. Będziemy w drugiej i trzeciej części wykazywać kolejne naprawdę niebiblijne nauki. Tak najprościej mówiąc. Dziękuję za Waszą uwagę.